Koncepcje zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Nowomiejskiej i Świerkowej przedstawiły dziś władze Suwałk. Ratusz zamierza zlokalizować w tym miejscu park z alejkami. Prezentacja poprzedziła konsultacje społeczne, które rozpoczną się 6 lutego i potrwają do 12 marca. Proces zakłada spotkanie z mieszkańcami, które odbędzie się w środę 8 lutego o godzinie 15:30 w Aquaparku. Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, nie kryje, że wolałby zlokalizować park po drugiej stronie ulicy Świerkowej koło Urzędu Gminy w Suwałkach. Ten teren należy jednak do prywatnego właściciela, który pierwotnie zamierzał budować na nim market francuskiej sieci handlowej. Obiekt nie powstał, a firma nie wykazuje zainteresowania ani budową, ani zamianą terenu. Jest jak jest, nie chcemy tracić czasu, a firma, która jest właścicielem tego terenu, no widać, że nie jest w ogóle zainteresowana ani budową jakiegoś obiektu na tej swojej działce, ani zamianą. No taka dziwna sytuacja, po raz pierwszy miałem kontakt właśnie z takim inwestorem, który kupił działkę za duże pieniądze, na tej działce nic od 10 lat. Nie dzieje się. Zarząd Dróg i Zieleni przygotował 4 koncepcje zagospodarowania terenu, mniej lub bardziej zadrzewione rodzimymi gatunkami. Pierwotnie rozważaliśmy błonia, mówił Tomasz Drejer, dyrektor z ZDIZ-u. Teren o jakby, że tak powiem, pusty, zielony, z rosnącą trawą, naokoło miały być alejki i drzewa. Po jakby analizach i po zastanowieniu się powstała taka koncepcja zarówno troszeczkę błoni, jak i troszeczkę większych skupisk drzew, alejek. Ta koncepcja, która jest pierwszą koncepcją, zakłada te skróty, które tam funkcjonują w tej chwili. Te alejki to jest wynik przeglądu tego terenu pod względem, którędy ludzie skracają sobie drogę i chodzą. Uzupełnione oczywiście o skupiska drzew. Miasto będzie musiało też zdecydować o losie działającej w kwartale ulic Automyjni. Prowadzący ją przedsiębiorca zgłosił się do miasta z prośbą o pozostawienie działalności. Jak mówi prezydent, zdania w tej sprawie są podzielone. Głosy są podzielone. Urbaniści, architekci przeważającej większości mówią, że to jest taka działalność, która nie powinna być tutaj prowadzona, akurat w parku, przy parku, który powstanie. Oczywiście park nie powstanie szybko, drzewa jednak wolno rosną, a wobec tego pojawiła się taka koncepcja wtedy, taka myśl na posiedzeniu komisji, żeby przedłużyć jeszcze tą umowę dzierżawy,